Witam bardzo serdecznie wszystkich na naszym pierwszym czacie online. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, czy nie. Jakby ktoś mógł mi napisać w komentarzu, to wtedy moglibyśmy już wystartować. Powoli osoby przybywają. O, słychać, widać. Dziękuję, Klaudia, za informację zwrotną. Także, o, cześć, Damian. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, witam bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkim na naszym pierwszym czacie online. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat tego, czy można nauczyć się języka obcego właśnie online. Oczywiście, że można. Czy można nauczyć się efektywnie języka niemieckiego, języka obcego online? No to na to pytanie spróbujemy właśnie dzisiaj wspólnie odpowiedzieć. Zachęcam Was bardzo serdecznie do komentowania i zadawania pytań przez komentarze. W trakcie tutaj mojego wystąpienia oczywiście będę zerkać i sprawdzać, co na tym czacie się dzieje. Będę odpowiadać na Wasze pytania, bo nie ukrywam, że chciałbym, żeby zaszła między nami też pewna interakcja. Podzieliłem sobie to moje wystąpienie na kilka takich aspektów, które chciałbym poruszyć. Pierwszy aspekt to na pewno jest aspekt techniczny takiego nauczania online. Aspekt psychologiczny i aspekt metodyczny. O tym podejrzewam, że szerzej będzie opowiadać Leszek na swoim czacie, który odbędzie się w środę. Więc to dzieło. Taką podstawową jakby informacją dla naszych kursantów, dla osób, które chcą uczyć się online razem z nami, no to oczywiście wymagania techniczne, tak, czyli trzeba mieć komputer, zestaw słuchawkowy. Najlepiej sprawdza się właśnie zestaw słuchawkowy, bo mimo wszystko wtedy nie ma tego takiego jakby efektu stereo, więc to jakby się najbardziej sprawdza. Oczywiście można korzystać z dostępnych programów typu, nie wiem, Skype, to właśnie to głównie przeważa to w moich zajęciach, ale też oczywiście mamy platformę LangLion. Wiem, że niektórzy lektorzy też tam prowadzą zajęcia, także dowolność, tutaj już zależy to od grupy i od lektora, warto się w tej materii dogadać. Ja wiem, też słyszałem, że ostatnio grupa coś się zgłaszała, że być może Zoom byłby lepszą opcją, bo nie ma też takich przerw, na przykład, nie wiem, nie zacina się za bardzo kompres i tak dalej. Ale jakby sprawy techniczne są sprawy techniczne, wiadomo, są ważne, ale o co innego mi teraz tutaj w tym momencie chodzi. Chodzi mi o przestrzeń wokół. Tak naprawdę często sobie nie zdajemy sprawy z tego, że przestrzeń wokół ma ogromne znaczenie w takich właśnie zajęciach online. Z jednej strony to jest duży plus, ponieważ siedzimy w domu, tak jak ja to nazywam, u góry jest office, w domu jest od pasa w dół jest home, czyli wiecie, koszula, dres, ale co jest istotne, to to, że możemy się złapać na tym, że te zajęcia są w domu, tak? Mamy różnego rodzaju przeszkadzacze i tak naprawdę ta nasza uwaga, koncentracja jest bardziej rozpraszana niż w warunkach takich w sali, więc warto zadbać o to przed zajęciami. O czym mówię? Mówię głównie o wyłączeniu na przykład telefonu. Wiadomo, że jak tam raz zerkniemy sobie na ten telefon, to jakby no, to jest tylko zerknięcie, ale jakby problem jest głębszy, ponieważ każde oderwanie się od zajęć, powiedzmy od jakby naszego toku rozumowania, myślenia, zapamiętywania, wiąże się z tym, że nasz mózg będzie takie oderwanie się rozpatrywał w kategoriach nagrody. To znaczy, będzie ogromny wyrzut dopaminy i w tym momencie po prostu nasz mózg będzie się nagradzał, tak? Czyli spadnie nam koncentracja i to przyswajanie nowych wiadomości będzie odbywało się ponownie, czyli jakby ten proces będzie znowu zachodził i tak dalej, będziemy się na nowo rozpędzać. Dlatego niebywale istotne jest to, żeby pozbyć się wszystkich przeszkadzaczy. Już tutaj nie mówię o włączonym telewizorze czy nie wiem, przeglądanie stron internetowych, no wiadomo, to już jest pewnego rodzaju abstrakcja, ale taki telefon, warto też uprzedzić członków rodziny, no wiadomo, teraz wszystko odbywa się, znaczy wszystko, no część życia społecznego, zawodowego przeniosła się do sieci, więc też no, siedzimy sobie często w domach po prostu na głowach, także tak istotne jest to, aby uprzedzić, na przykład, nie wiem, mam zajęcia tego i tego dnia,
mogłabyś na chwilę gdzieś tam zająć się czymś, żebym mógł w tych zajęciach uczestniczyć po prostu bez problemu. Co ciekawe, no, często jest tak, że no, jak na przykład nie mamy obrazu, no, nikt mnie nie widzi, to ja mogę, zanim ktoś mnie zapyta, w sensie zanim lektor mnie zapyta, to ja sobie jeszcze zdążę coś zrobić, obiad i tak dalej. No, czy obiad to oczywiście to żart, ale no, czasami tak się zdarza, tak, że no, zanim ktoś mnie zapyta, to jeszcze mam czas. Wiadomo, na zajęciach wiadomo, widać, że ktoś coś innego robi niż powinien. Czasami w takich warunkach online niestety nie. Pamiętajmy, że uczymy się też słuchając innych, tak? Że ten proces uczenia się nie odbywa tylko w momencie, kiedy odpowiadamy my na pytanie, ale także jak odpowiadają inni na pytanie. Przede wszystkim możemy poznać wymowę innej osoby, no bo nie da się ukryć, że każdy z nas mówi inaczej. Wiadomo, że okay, są pytania, gdzie znajdę czat. Klaudia, jakbym mógł Cię prosić, żebyś wysłała linka. Może na stronę wpuściła, no nie, czekaj. Okej. Szybko tylko odpiszę. Właśnie o tych przeszkadzaczach mówiłem, ale ludzie się nie mogą dostać na nasz czat, więc tylko na chwilę tutaj oderwę się. Okej. W związku z tym słuchamy także, uczymy się także słuchając innych. No i ważne jest to właśnie poznawanie tej też innej wymowy i tak dalej, nie? Więc to zawsze daje nam pewien plus. Jeżeli ktoś, nie wiem, zrobi jakiś błąd, no to oczywiście nie wyśmiewamy się, ale słyszymy na przykład, że aha, tutaj powinno być inaczej i tak dalej. Więc dla nas to też jest nauka. Nie marnujmy po prostu tego czasu na, nie wiem, na przeglądanie czegoś, szukanie, zastanawianie się nad sensem życia i tak dalej. Także to jest ten taki aspekt przygotowania do zajęć mentalnego i tak dalej. Pojawia się tu od razu ta kwestia tej podzielności uwagi, no bo oczywiście pojawią się od razu pewnego rodzaju głosy, tak, no tak, ale jest podzielność uwagi, no przecież mogę prowadzić samochód i jednocześnie rozmawiać przez telefon, oczywiście nie namawiam. Super. Tutaj, więc tak to wygląda. Ale niektóre rzeczy robimy automatycznie. Jeżeli nasz mózg wie, że taka rzecz jest robiona automatycznie, to możesz poświęcić się innej. Niestety tutaj nauka języka obcego wymaga naszego pełnego zaangażowania. W związku z tym ta podzielność uwagi nie do końca może się tutaj sprawdzić. Jest taki eksperyment prowadzony przez naukowców z Harvardu. On polega na tym, że grupie badanych pokazuje się filmik, na którym znajdują się jakieś osoby i one rzucają sobie do siebie piłkę nawzajem. I w pewnym momencie na ekran wchodzi goryl. Potem ci badani odpowiadają, ile tych piłek zostało przerzuconych między sobą. I oczywiście wygląda to tak, że badani mówią tam, nie wiem, 10 podań, 12 podań, 13 podań. Ale nie zauważają tego goryla, który w międzyczasie przechodzi przez ekran. Jest to dowód na to, że nasz mózg jest selektywny, w związku z tym nasza podzielność uwagi nie do końca może mieć tutaj rację bytu. Jeżeli chcecie, możecie sprawdzić, no oczywiście już Wam teraz powiedziałem, na czym jakby tkwi problem, więc dla Was to nie jest żadne wyzwanie, ale możecie sprawdzić swoich, nie wiem, znajomych, rodzinę, bliskich. Na YouTubie wystarczy wpisać Selective Attention Test i tam będzie właśnie wyświetlony ten test, można komuś zrobić. To jest jedna sytuacja, czyli mamy tych badanych z Harvardu. Drugi przykład to też właśnie tą podzielność uwagi, to z kolei z Kansas State University badacze przeprowadzili. Zebrali dwie grupy. Jedna grupa oglądała wiadomości, z tym, że wiadomości były podawane jakby na dwa sposoby. To znaczy na dole był ten pasek informacyjny i u góry był prezenter, który przekazywał treści. Na pasku były inne treści niż te, które przekazywał prezenter. Druga grupa z kolei miała samego prezentera. No i oczywiście zbadano potem, kto ile zrozumiał, jaka grupa ile zrozumiała z tych treści. Okazało się, że te osoby, które miały sprzeczne informacje, czyli pasek i prezentera, to zrozumiała tam chyba o 10 czy nawet 12% mniej tych wiadomości. W związku z tym to też jest dowód na to, że ta nasza uwaga jest bardzo selektywna. Okej, okay, no to mamy to.
Także zajęcia online to z jednej strony duża zaleta, bo możemy sobie siedzieć w bamboszach w domu, a z drugiej strony też prowadzi do pewnych wyzwań, tak? Czyli te przeszkadzacze na pierwsze miejsce wychodzą tutaj. A druga sytuacja to chciałbym tutaj powiedzieć o tej naturalności. Bo często zarzuca się takim metodom, że albo tutaj ciężko, źle nie dosłychać, a tu coś tam, a tu jest błąd w łączach, a tu nie mogę ten. Tylko trzeba zwrócić uwagę, że my tak naprawdę czystej językowo sytuacji na ulicy nigdy nie będziemy mieć, tak jak nie wiem, w jakimś takim nagraniu w studio. Nie? Zawsze jest coś, co będzie nam jakby robiło takie szumy. I to jest też bardzo ciekawe, bo nie wiem, swego czasu jak były nagrywane jakieś materiały do książek i tak dalej, to one były specjalnie nagrywane w warunkach takich naturalnych, czy nie wiem, był dodawany szum gwar ulicy na dworcu, gadający w tle ludzie, no bo to są właśnie naturalne warunki, czyli jeżeli my jakby wyspecjalizujemy się trochę w takich, że tak powiem, języku plus szumach, to jakby to zwiększa też naszą szansę w ogóle rozumienia języka. To jest bardzo dobre ćwiczenie tak naprawdę i wbrew pozorom. Muszę powiedzieć, że przez kilka lat jakby pracowałem w firmie, która prowadziła, gdzie miałem kontakt telefoniczny z obcokrajowcami i często było właśnie albo u nas w biurze był straszny gwar i gdzieś tam trzeba było nasłuchiwać się, albo właśnie po drugiej stronie. Także to jest dobre ćwiczenie, bo wyłapujemy pewne, jakby mamy trochę naturalną sytuację. Wiadomo, że w takiej sytuacji ciężko sprawdza się wymowę, ale można. Wiemy już z autopsji, że nie jest aż to takie trudne, tak? Chciałbym też jeszcze powiedzieć o samym nastawianiu się, bo nie ukrywam, że to też jest istotna rzecz, która nas broni przed podejmowaniem w ogóle próby zajęć online. Czyli z góry, jakby z automatu mówimy, że a będę źle słyszał, a nie zrozumiem, a nie wiem, nie lubię swojego głosu. Ja na przykład tak miałem, że przed rozpoczęciem zajęć online, jak się dowiedziałem, że taka opcja wchodzi w grę, to właśnie mówię, kurczę, no nie wiem, czy dam radę. No wiem, że muszę, no bo jakby to jest moja praca, ale mówię, kurczę, no może być ciężko, bo właśnie też bardzo nie lubię swojego głosu audio, więc było pełno obaw. Tylko teraz tak. My z tymi nastawieniami niestety musimy, znaczy niestety, no powinniśmy walczyć, no bo jak? Oczywiście znowu tutaj chciałbym podeprzeć to paroma badaniami, a właściwie to takim jednym głównym badaniem. Chodzi o dwie Amerykanki, które w ciągu 16 lat zbadały ponad tam chyba 60 tysięcy dorosłych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. One wysyłały im takie ankiety, w których pytały o to, jaką aktywność fizyczną uprawia dana osoba i czy jak ocenia aktywność fizyczną swoich, nie wiem, rówieśników, osób z otoczenia. I one w ciągu tych 16 lat badały to. Oczywiście okazało się, że jakby zaniżamy swoją aktywność fizyczną, czyli uważamy, że aktywność fizyczna to tylko siłownia, a nie powiedzmy sprzątanie, gotowanie i tak dalej, jakiś wysiłek taki fizyczny, który nam towarzyszy w domu. Co ciekawe jednak, no jakby to była oczywista oczywistość, ciekawe jednak jest to, że i szokował w ogóle ten fakt, że mniej wysportowane osoby to były te, które uważały, że są mniej wysportowane. I to aż 71% osób, jakby 71% wykazywało taką tendencję. Czyli jakby już z nastawienia one myślały, że są słabsze i z nastawienia jakby wykazywały też fizycznie, no bo potem badano oczywiście jakieś parametry zdrowia i tak dalej, więc to jakby miało ogromne znaczenie. Nastawienie też na przykład, nie wiem, były też takie doświadczenia a propos diet. Podawano jakby dwa koktajle, jeden był niskokaloryczny, drugi wysokokaloryczny. Osoby, które mówiono, że jakby oba są niskokaloryczne, czy tam wysokokaloryczne, okazywało się, że jedna grupa mówiła, że jest najedzona, druga, że nie. No wiecie, to są takie właśnie nastawieniowe rzeczy, które są niebywale istotne w ogóle bo trzeba wyjść z założenia, że nauka języka obcego to jest wysiłek fizyczny, ale to też jest to jest wiele procesów myślowych zachodzących naraz, nie? To nie jest tylko tak, że nie wiem, że za wymowę, no to odpowiada mi tylko jedna część mózgu i koniec, nie? To trzeba mieć na to jakby być na to przygotowany. Często też spotykam się z głosami takimi, że boję się popełniać
puenty. Nie? To jest ta grupa taka perfekcjonistów. Oczywiście, być perfekcjonistą jest dobrze, ale też trzeba znaleźć swój umiar. Błędy są ok, bo po to jest lektor, żeby je poprawiać. Z czasem tych błędów jest coraz mniej, ale błędy w uczeniu. To jakby już nad tym można pracować i akurat nie jest ok. Dobrze. Chciałbym jeszcze teraz tutaj poruszyć kwestię prokrastynacji, czyli odlekania pewnych rzeczy na jutro. Ona jest bardzo, bardzo często spotykana w nauce w ogóle języka obcego, online też, ale normalnie w ogóle w nauce. Prokrastynacja, czyli odlekanie czegoś na później. A powtórzę sobie to jutro, a może usiądę pojutrze do tego zagadnienia. Mam jeszcze 10 minut czasu przed zajęciami, to sobie powtórzę i tak dalej. Oczywiście macie takie prawo, z tym, że nasze jakby biologicznie nasze organizmy zmierzają do ograniczenia zbędnego wysiłku, czyli poza zwykłymi potrzebami fizjologicznymi zawsze będziemy dążyć do tego, żeby czegoś nie robić po prostu, albo żeby to odwlec w przyszłości, na później. Jak sobie z taką prokrastynacją radzić? No bo nie ukrywam, że na pewno się z tym spotykacie i borykacie, no bo jakby fundamentem nauczania i uczenia się w ogóle języka obcego jest powtórka, jest powtarzanie. Do tego jeszcze za chwilę wrócę, ale no to jest baza, od tego wychodzimy. Nie ma lepszej metody na naukę języka obcego niż powtarzanie. Dlaczego? Też za chwilę o tym powiem. No ale skoro mamy już ten problem z tym odlekaniem, że nam się w kolokwialnie mówiąc nie chce, możemy zastosować takie trzy techniki. Pierwszą techniką jest technika słonia. Czyli mamy słonia, powiedzmy nauka języka obcego jest naszym wielkim słoniem i co zrobić, żeby zjeść tego słonia? No oczywiście musimy go podzielić na kawałki, czyli dzielimy go na kawałki, nie wiem, trąba, nogi, ucho, brzuch i tak dalej. Ważna zasada jest taka, żeby nie jeść dwóch słoni jednocześnie, czyli po prostu bierzemy na tapetę jeden kawałek i się nim zajmujemy. Więc to jakby jest istotne. Także podział dużego projektu na mniejsze kawałki. To też bezpośrednio się wiąże z techniką Pomodoro, czyli ustaleniem sobie startu i zakończenia pewnego procesu. Zakładamy, że nasz nauka języka obcego to jest proces, czyli zaczynamy, nie wiem, 1 maja zaczynamy naukę języka obcego. Naszym celem jest, żeby nauczyć się języka obcego do końca roku 2020, załóżmy. I okej, mamy taki cel, super. Tylko to jest dobra pożywka dla prokrastynacji, ponieważ ten cel jest górnolotny. Mamy mega oddalony w czasie cel, czyli może się wydarzyć wszystko w tym czasie, jak wiemy dobrze też z autopsji, wszystko może się wydarzyć, więc to jest cel oddalony bardzo w czasie, to jest raz, a dwa, jest bardzo górnolotny, no bo co to znaczy nauczyć się języka obcego? To znaczy, nie wiem, jak chce się uczyć hiszpańskiego, to co? No, przywitać się, to jest nauczenie się języka obcego, nie wiem, oglądanie domu z papierów w oryginale, to już jest nauczenie się języka obcego. No nie, musimy właśnie sobie to jakby określić, co jest dla mnie celem i konkretnie do tego dążyć. Z tym, że w tej drugiej technice Pomodoro chodzi o podział tego całego procesu, który może być długi, może on trwać rok, dwa, trzy, cztery, na mniejsze kawałki. I tak naprawdę ten mniejszy kawałek, jeden taki podstawowy kawałek, to jest 20-25 minut. I to jest idealne właśnie na powtórkę. Czyli mamy zajęcia powiedzmy raz w tygodniu, ale powtarzam samodzielnie, nie wiem, 3, 4 razy i powtarzam je właśnie w takich odstępach, powiedzmy w takich blokach 25-minutowych. Co to nam daje? No, daje nam to, jeszcze co jest istotne, to żeby to 25 minut było 25-minutowymi bez żadnych przerywaczy. Czyli mamy 25 minut z językiem. Niezależnie, mogę, nie wiem, przerobić jeden rozdział w książce, mogę zrobić słówka, mogę zrobić gramatykę, mogę zrobić wszystko. Chodzi tylko o to, żeby to było 25 minut, 20 minut, nie? Czyli założenie jest takie, że to czas nas ogranicza, a nie zagadnienia. I to już wystarczy do tego, żeby pójść dalej. Możemy nam ustawić stoper, najlepiej w ogóle jest ustawić stoper, bo wtedy jakby nie rozprasza nas myślenie o tym, czy to już jest koniec, czy to już zacząłem, czy mi zostało jeszcze 5 minut i tak dalej. Nasz też percepcja czasu też czasami bywa zgubna. Więc to jest tak jakby druga technika.
A trzecia technika jest techniką afrykańską, w ogóle bardzo ciekawe, bo jakby prostaknacja, czyli odkładanie na później naszej nauki, wiąże się z pewną apatią, niechęcią, złym nastrojem, z nierealizowanymi ambicjami albo zbyt dużymi ambicjami. I właśnie ta technika afrykańska jakby dociera do tego początku, tak? Do tego, od czego to wszystko jakby zależy i od czego to wynika. I ona polega właśnie na wyeliminowaniu tej apatii, niechęci, złego nastroju poprzez wysiłek fizyczny. I to jest bardzo ciekawe, no bo jakby w zachodnich cywilizacjach idziemy do psychologa, a właśnie w Afryce czy tam w kulturze plemiennej tańczy się. No i to jest taka odpowiedź organizmu na to, nie? Warto sprawdzić, wysiłek fizyczny zawsze dobrze wpływa. Nie tylko na umysł, ale też na ciało. Okej, słuchajcie, to mamy to, czyli powiedzieliśmy sobie o technicznych, ewentualnie aspektach nauczania online, o tym, co może nam przeszkadzać i raczej, żeby tego nie było. I teraz chciałbym powiedzieć Wam o jakby fundamencie nauczania, w ogóle uczenia się języka obcego, którym jest właśnie powtarzanie. Ja wiem, że jakby wszyscy wiedzą, że powtarzanie jest bardzo ważne, ale nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, jak ważne jest powtarzanie. Nasza metoda, jakby, którą my uczymy w Lingua, polega na powtarzaniu materiału trzykrotnym i tak dalej. Czasami ten materiał już jest powtarzany do znudzenia, potem są jeszcze powtórki i tak dalej, ale to służy czemuś, to ma swój cel. I taka metoda powtarzania, ona jest nazywana często przez psychologów rozproszoną praktyką. I na czym, jakby, no oczywiście było dużo badań na ten temat, dotarłem do kilku. Eksperyment z 2006 roku przeprowadzony w Kanadzie na chirurgach. Czyli wydzielili dwie grupy chirurgów i tam przeprowadzali im szkolenie. Szkolenie, nie, z operowania jakichś tam mikroskopijnych naczyń krwionośnych, gdzie była potrzebna bardzo duża precyzja, przepraszam. Pierwsza grupa otrzymała standardowe 4 lekcje w ciągu jednego dnia, czyli mają jeden blok, 4 lekcje. Druga grupa z kolei odbyła te 4 lekcje, ale po godzinie, czyli w odstępach cotygodniowych. 4 tygodnie trwało to szkolenie i mieli jakby jedną godzinę. Wykonano test. I oczywiście grupa, która miała gdzieś tam to rozleczone w czasie, wykonała ten test lepiej. Nie było żadnych jakby dużych rewelacji, nie było dużej różnicy, nie? Więc powstało pytanie, no dobra, no to w sumie to nie ma dużej różnicy. Tu mamy efekty i tu mamy efekty. No, no tu mamy jakby skompensowane to, tutaj jak mamy rozłożone, więc no, wyniki są jakby współmierne. Ale okazało się, że zrobiono ten test ponownie i ponownie po miesiącu. I wtedy ogromne były już te różnice. Także trzeba patrzeć też na to powtarzanie perspektywicznie, nie? Że w dłuższej perspektywie czasu, żeby pamiętać właśnie za miesiąc, za 2 lata, za 3 lata i tak dalej. Ciekawe było to oczywiście, że to chodziło o chirurgów, więc oni jakby wszyscy zdali. Chodziło właśnie o prędkość wykonywania danych zadań, o precyzję, o użycie narzędzia, o ruchy. Tych ruchów po prostu, bo to było bardziej efektywne. Więc to jest pierwszy przykład. A drugi przykład to jest pana Harego Barika z Ohio. On już jest stricte lingwistyczny. Tutaj chodziło z kolei o proces zapominania. Ponieważ trzeba sobie zdać sprawę z tego, że zapominanie jest naturalną koleją rzeczy. I to właśnie zapominanie determinuje nasze procesy myślowe do tego, żeby coś pamiętać, jakby angażuje nasz mózg do pamiętania. Ponieważ pamiętamy, nagle okazuje się, że informacja nie jest używana przez tydzień i mózg sprząta to, nie? Przychodzi sprzątaczka i zamiata. I właśnie poprzez takie zapominanie musimy, jeżeli chcemy sobie coś przypomnieć, to musimy to znowu wyciągnąć z otchłani, tak? Wyciągamy z otchłani, robią się nowe połączenia, jakby nowe, połączenia może się nie robią, ale jakby zachodzą nowe, na nowo jakby sygnały mają miejsce, to wtedy jakby trzeba powiedzieć, że przypominamy, wyciągamy sobie z tej pamięci, to już zostaje nam już jakby w takiej pamięci roboczej, nie? Także to wyciąganie, zapominanie, otwieranie, zamykanie szuflady jest bardzo, bardzo istotne, bo tworzą nam się jakby trwałe połączenia
i wtedy jesteśmy sobie w stanie później szybciej to przywołać z pamięci. Ale dobra, zapominanie, eksperyment pana Barika. 50 par słówek angielsko-hiszpańskich było jakby podawane uczniom w sesjach, w sześciu sesjach. W sześciu sesjach i było to podzielone tak, że jedna grupa miała skomasowane te sesje, czyli była jedna po drugiej. Druga grupa miała oddalone od siebie o jeden dzień, nie? Czyli było jakby 6 dni, a trzecia grupa miała, było to oddalone od siebie o 30 dni, te sesje. A wynik po miesiącu, znaczy zrobiono jakby testy po miesiącu każdej z tych, po miesiącu ostatniej sesji, i wyniki były takie: jeżeli osoby uczyły się jakby w skomansowany sposób, to wykazywały jakby 60% zapamiętywania. O grupa, która miała, która oddalona była od siebie o jeden dzień, czyli te sesje odbywały się o jeden dzień, miała na poziomie powyżej 80% zapamiętywania. Z kolei ta ostatnia grupa miała zapamiętywanie na poziomie 90%. Co oczywiście jakby ja jestem w stanie to zrozumieć, jakby dla mnie to jest całkowicie wytłumaczalne, no bo w sumie gdzieś, nie wiem, tam miesiąc, jesteśmy w stanie zapamiętać, co było miesiąc temu, ale pan Barik poszedł o krok dalej, ponieważ po 8 latach zrobił ten sam test z tym samym osobą i tutaj już wyniki były bardzo ciekawe, ponieważ no wiadomo, to zapamiętywanie spadło diametralnie, ale nadal ta trzecia grupa, czyli gdzie sesja była oddalona od siebie o 30 dni, tam zapamiętywanie było wykazane na poziomie 15%. W porównaniu z tą pierwszą grupą, gdzie było 6%, no to jest to różnica. Więc tak wygląda kwestia właśnie zapamiętywania. Nie ukrywam, że nauczanie online jakby generuje pewne przemodelowanie zajęć, tak? I to też jest ważne. No, mi na przykład jako lektorowi brakuje tej ciągłej gestykulacji na zajęciach. Można sprzedać pewne gesty, no ale wiadomo, że trzeba się zmieścić w małym monitorku. I nie wszystko można pokazać. Brakuje mi też rysowania, ale są alternatywne formy, bo można oczywiście udostępniać ekran. Także wiem, że jest tutaj na tym czacie jest parę moich słuchaczy, więc kursantom, więc oni wiedzą, o co chodzi. Jeżeli są też inni, to zapraszam też, żebyście może powiedzieli, a też może podejrzewam, że inni lektorzy też tak robią, żeby udostępniali swoje ekrany, można tam pokazywać prezentacje, można pokazywać różnego rodzaju filmy, zdjęcia i tak dalej, więc jakby to otwiera nam też pewne możliwości. Okej. No dobrze. Kochani, to byłoby tak krótkim, może nie krótkim, tytułem wstępu, czyli tych informacji, z którymi ja chciałbym się podzielić. Ja mam zaraz do Was pytania, możecie pisać, co Was nurtuje w uczeniu się języka obcego online. Czy widzicie jakieś zalety, czy widzicie wady? Jak to wygląda z Waszej perspektywy? Czy jest coś, co należałoby jeszcze poprawić? Dlaczego na przykład obawiacie się tej nauki online, albo dlaczego jest ona lepsza? Także chętnie poznam Wasze opinie i Wasze komentarze. Także jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to bardzo chętnie na nie odpowiem. I to jest teraz ten czas. Powiem jeszcze tylko tyle, może, że w ogóle przygotowując się do tych zajęć, w ogóle z ciekawości też polecam bardzo książkę Radka Kotarskiego, Włam się do mózgu. Bardzo wiele ciekawych informacji można znaleźć w tej książce na temat sposobów uczenia się i jak uczyć się prawidłowo. Bardzo przystępny sposób Radek opisuje proces nauczania. Także też bardzo, bardzo polecam to. Zapomniałem powiedzieć jeszcze o kwestii na przykład pisania. O, mamy pierwsze jakieś pytania. Wyglądają teraz, a jak to było miesiąc temu, jak uczniowie, ty sobie radzisz? Odpowiem może na to pierwsze pytanie.
Jak sobie radzę? No, radzę sobie, jest ogromna różnica, ponieważ na początku, jakby w normalnych, standardowych warunkach, to wchodziło się na zajęcia i po prostu szło show do przodu. Teraz trzeba się bardziej nagimnastykować, no bo tą uwagę trzeba przykuć. A tak jak mówiłem o tych wszystkich przeszkadzaczach, trzeba jakby no, wyeliminować je też, więc jakby skupić trzeba uwagę na sobie. I to jest niebywałe, to jest niebywale istotne i ważne. Oczywiście dyktanda teraz od, nie wiem, od 2 tygodni są już normalnie przeprowadzane. Dyktujemy normalnie przez Skype'a. Dla lepszej jakości czasami proszę o wyłączenie kursantów, żeby włączyli kamerki, żeby tylko dźwięk był przesyłany. Robią zdjęcie w czasie rzeczywistym, przesyłają mi do sprawdzenia, sprawdzam, odsyłam i tak wyglądają dyktanda. Także to jakby się nic nie zmieniło. Nie zmieniła się formuła zajęć, także nadal są powtórki. Jakby na to się kładzie nacisk, nadal jest jakby opieramy się na podręczniku. Dodatkowo tylko wprowadzam czasami jakieś treści takie ekstra, ze względu właśnie na to, żeby ta forma nie była taka jednostajna. No bo wiadomo, że zajęcia są też jednostajne, no bo lektor siedzi i wykłada i tam mówi i tak dalej, ale jest ten kontakt fizyczny. W związku z tym ja mam więcej możliwości, żeby tą uwagę pozostawić na sobie. Z tym, że tutaj muszę jednak coś więcej zrobić, także polecam tak jakby krótkie przerywniki, coś ciekawego wrzucić, pokazać, zainteresować, więc tak to wygląda. Także zajęcia online tak naprawdę zostały bardzo przeniesione dzięki też tego, że ta metoda w ogóle komunikacyjna, metoda bezpośrednia jest na tyle jakby plastyczna, że mogła zostać przeniesiona do warunków online praktycznie 1:1, nie? Bez jakby większego uszczerbku na metodyce. Myślę, że niektórzy uczniowie zostaną przy zajęciach online i nie będą chcieli wrócić do normalnych lekcji. Chciałem przeprowadzić badania, takie w sensie krótkie, szybkie, szybki, kró, szybką, krótką, krótką ankietę wśród swoich słuchaczy, kursantów, czy im się podoba, czy im się nie podoba. I tak tylko na szybko wczoraj się zapytałem, to jest bardzo mała grupa jakby badawczyń, to nie jest w żaden sposób reprezentatywne. Niektórzy są OK i uważają, że to jest dobry sposób, ponieważ siedzą w domu i nie muszą wychodzić, nie tracą czasu na dojazdy, jakby nie widzą różnicy jakości nauczania. Druga z kolei strona powiedziała, że jest przyzwyczajona do zajęć w tradycyjny sposób, więc tak jak mówię, znowu wracamy do kwestii przyzwyczajeń trochę i nastawień, nie? W tym kontekście. Okej, tutaj Tomek napisał, że szczerze mówiąc, na zajęciach online czuję się tak, jakbym był na zajęciach w szkole serio. Mimo wielu obiekcji przed, teraz wiem, że są super. Właśnie to, co napisał Tomek, to jest bardzo istotne. Ja sam jako lektor miałem wiele obaw przed taką formą zajęć. I nie ukrywam, że też bardzo na początku mnie to stresowało. Więc to jest istotne właśnie, żeby te obiekcje może trochę sobie odpuścić, jakby wejść z takim świeżym umysłem, nie? Na to. No nie ukrywam, że w związku z tym, że mamy teraz tą pandemię i nie zapowiada się, żeby to była kwestia kilku tygodni, więc jak najbardziej trzeba trochę zacząć wdrażać też to przenoszenie pewnych aspektów, ze których można oczywiście życia społecznego i zawodowego właśnie do sieci. Czego nie da się przenieść do internetu z normalnej klasy? Powiem tak. Znaczy mi osobiście brakuje, ale to jest kwestia do znalezienia jakby pewnego rozwiązania. To na pewno jest rysowanie, bo mi brakuje bardzo rysowania. Ja to zawsze lubiłem coś tam na tablicy pokreślić. Oczywiście używam do pisania czatu, czyli na Skype'ie używam czatu. Ja wiem, że na Langlionie można rysować. Z tym, że jakby moje grupy tam nie są prowadzone, więc musielibyśmy się tam przenieść. Na czacie wypisuję często jakieś słówka, te, które nie wiem, są niezrozumiałe albo coś potrzebuje dodatkowego wyjaśnienia, ale brakuje mi w sumie tego rysowania. To jest jedyne. Gestykulacja i tak gestykuluję zawsze przed ekranem bardzo, z tym, że tego może nie do końca widać, ale tak to praktycznie wszystko można przenieść, bo przenosimy tak naprawdę wiedzę. No, wiedzę można przekazać online. Przy dzisiejszych jakby środkach komunikacji i dostępności tego, to można przekazać wiedzę online. Nie ma z tym problemu. A tak jak mówię, są też zalety tego, tak?
duże. Ona jest opcja, żeby takie zajęcia nagrać się potem odsłuchać. Jak odsłuchując, słyszę sama własne błędy, a w trakcie lekcji nie słyszę ich. Masz raz jeszcze jakieś pomysły, jak wykorzystać takie nagrania do powtórki? No, z nagraniami można robić wszystko, bo można robić samemu, potem pisać ze słuchu, można poprawiać błędy, można. Zresztą, jakby teraz też jest taka opcja, często, że nagrywam jakieś słówka i wrzucam też nagrania. Albo nie wiem, wczoraj mieliśmy godziny, więc szybkie zadanie domowe przedyktowałem ludziom po prostu, nagrałem się, jaka godzina jest w Tokio, jaka jest godzina w Monachium. Trzeba napisać, zrobić zdjęcie, wysłać i tyle. Więc takie formy. Oczywiście to też można robić w warunkach stacjonarnych, ale jakby to, że jesteśmy teraz online, spowodowało, że szukamy jakby dodatkowych miejsc, obszarów, gdzie możemy jeszcze wykorzystać bardziej tę technologię, no bo technologia jest wokół nas, warto wykorzystać. Także, czy jakieś problemy pedagogiczne z uczniami w wersji online? No, czy pedagogiczne? Trochę szumnie powiedziane. W każdym razie, no wiadomo, utrzymanie uwagi. Uważam, że to jest ogromny problem, ale to też jest problem spowodowany, to też, ten problem też występuje w normalnych warunkach stacjonarnych. Wydaje mi się, że istotne też jest troszeczkę taka netykieta. To znaczy, wiadomo, że jeżeli kilka osób mówi naraz, powiedzmy przez Skype'a, no to ten Skype zaczyna się tam, nie wiem, świrować, zacinać, przerywać. Więc istotne jest to, żeby tylko jedna osoba mówiła. No wiadomo, ja jako lektor czasami tam się wcinam i poprawiam, ale istotne wydaje mi się, że jest rola lektora jako moderatora rozmowy. Jeżeli są, wiadomo, to dotyczy też tych wyższych szczebli już uczenia. Jeżeli tam są jakieś dyskusje, wytwarzają się i tak dalej, to lektor po prostu moderuje rozmowę, nie? Podsyca jakby ją dalej i udziela głosu. I wtedy ten problem wcinania się ludzi jakby jest wyeliminowany pod tym względem. Problemy pedagogiczne z uczniami wersji online. Ciekawe. Nie, chyba nie mam problemów pedagogicznych. Czasami mam problem z energią. To znaczy, nie ukrywam, że dla mnie jakby istotna na zajęciach jest energia i takie flow. I na stacjonarnie jakby tą energię można jakby czuć namacalnie w sali, bo ona się obraca. Czasami online, nie mówię, że zawsze, nie mówię z wszystkimi, ale czasami to online siłą rzeczy nawet ta energia gdzieś tam ucieka i po prostu muszę jakby wyładować jakby się od nowa. Nic nie mogę czerpać od was. Ale zaraz wyjdzie, że jestem jeszcze takim wampirem energetycznym. Okej, także tak, myślę, że to są jedyne jakby kwestie takie tego typu, nie? Czy uczniowie też się spóźniają na lekcje, bo są korki? No, bo są korki, nie spóźniają się, ale bo obiad jest na przykład, to się spóźniają. Także wytłumaczenie jest inne, spóźnienia to chyba jest natura ludzka. Oczywiście jakby ten czynnik spóźniania się zmniejszył bardzo, więc to nie jest już takie jakby bardzo popularne. Z tym, że trzeba przyznać, że na początku, to tak, na początku były spóźnienia, ale to wynikało z kwestii technicznych, a kiedy się połączyć, a gdzie się połączyć, a jak to zrobić i tak dalej, nie? To wtedy tak, albo nie wiem, nie działał głos, nie działał obraz, wtedy to rzeczywiście były jakieś spóźnienia, ale teraz już jest taka kwestia bardzo, że tak powiem, bardzo rzadko spotykana, no i mówię, nie korki, ale na przykład obiad. Także tak to wygląda. Okej. Znaczy, ja bardzo myślę, że te zajęcia online mi jako lektorowi w ogóle bardzo otworzyły umysł i głowę na taką formę, bo no zawsze jakby traktujemy, nie wiem, czy rozmowę telefoniczną, czy właśnie jakieś takie, nie wiem, te lekcje właśnie internetowe, webinaria i tak dalej, jako taką formę nie do końca, może nie wiem, profesjonalną i tak dalej. I to też wynika z takiego błędu trochę atrybucji, bo na przykład jeżeli widzimy dwie osoby, jedna z nich ma fartuch biały, a druga nie, no to pomyślimy sobie, że lekarzem jest ten, który ma fartuch, ale nie wiemy, czy on rzeczywiście jest lekarzem, czy nie. I tak też często wygląda chyba z online, że nie wiemy, ale myślimy, że tak jest i to chyba jest największe zagrożenie dla tego typu zajęć. Bo ja widzę ogromną szansę przede wszystkim czasu,
nie tracimy czasu na dojazdy do szkoły, często przecież ludzie jeżdżą z pracy i tak dalej, a tak naprawdę mamy ten czas na dojazdy gdzieś tam zarezerwowane na jakieś swoje czy powtórki, czy coś innego, więc to jest duża zaleta. Zawsze mamy też wszystko pod ręką, warunki domowe, nie wiem, możemy sobie zrobić kawę w ulubionym kubku, nie? W ten sposób na przykład. Okay, jeszcze tutaj. Tak, ale jeszcze tego do tego, co Klaudia napisała, nagrania online, znaczy nagrania i potem powtórki, to jest genialna sprawa, nie? To jest genialna sprawa, jeżeli kogoś nie ma, tak, to nie traci zajęć, bo może zawsze taką powtórkę sobie zrobić sam z zajęć. Więc to jest dodatkowy plus na przykład w takich kwestiach. Tak, no własne błędy. Nie zawsze jesteśmy w stanie wyłapać własne błędy. To też jakby trzeba wziąć na to poprawkę, no nie? Więc wyłapujmy błędy innych. Żartuję oczywiście. Ale można wykorzystać ten materiał na wiele sposobów. Do wymowy też, nie? Do wymowy. W czym taka lekcja jest lepsza, a w czym gorsza od normalnej lekcji? Nie jest ani lepsza, ani gorsza. Lekcja online też jest normalna, moim zdaniem. Tak bym odpowiedział na to pytanie. Nie można powiedzieć, że jest gorsza. Jest po prostu, to jest inna forma, ale trzeba to otwarcie powiedzieć, że założenia metodyczne są przeniesione. Także to nie jest tak, że się spotykamy online i udajemy, że uczymy się języka obcego. Nie, to jest tak jak w warunkach takich stacjonarnych. Także po prostu nie ma kontaktu, powiedzmy, fizycznego. No, na zajęciach też nie ma stricte kontaktu fizycznego, bo nie dotykamy się, ale no, tylko to jest ta, tylko taka jest taka różnica. Tylko tak jak mówię, no, trzeba byłoby się też zastosować do tych pewnych elementów, o których mówiłem na początku, nie? Czyli te telefony, jakby wyłączyć się na chwilę i być tylko w tym procesie właśnie uczenia się języka obcego. Na pewno tą zaletą jest ta naturalność, że nie czegoś nie dosłyszę, poproszę o powtórzenie, naturalnie wytwarza się, niektóre rozmowy wytwarzają się naturalnie. Także na pewno nie jest ta metoda w niczym gorsza od normalnej. Jestem ciekaw w ogóle tego, czy jakby po ściągnięciu pewnych restrykcji, jak to dalej będzie wyglądało, ile osób się zdecyduje na taką metodę, żeby pozostać przy takiej metodzie. Zobaczymy. Ciekawe. Także pracujemy z nastawieniami. Mam nadzieję, że osoby, które słuchają, a które gdzieś tam sceptycznie podchodzą do tego rodzaju metod nauczania, że może spróbują. Właśnie też polecam spróbować, nie? Żeby zobaczyć, jak to jest. Zawsze można powiedzieć, że nie pasuje mi, bo lektor sepleni, albo nie, bo ma skrzyczący głos, albo nie, bo nie chce pokazywać pokoju swojego. Oczywiście kamerki nie są obowiązkowe. Ja nie wymagam tego od nikogo, żeby miał kamerkę włączoną. Sam oczywiście pokazuję się. Czasami tam przy wymowie, jak potrzebne jest, nie wiem, żeby coś pokazać, to wtedy też warto, jak widzę, jak ktoś mówi. Zawsze jest jeszcze funkcja rozmywania tła na Skype'ie. Także tak, są opcje. Ja bardzo w ogóle polecam i jakby wychodzę z założenia, że najważniejsze jest mimo wszystko komunikacja. Czyli jeżeli mamy jakieś obiekcje, albo nie podoba się nam coś do tych zajęć, albo uważamy, że to powinno coś jakoś inaczej wyglądać. Jesteśmy w tej sytuacji jakby na nowo. Jest to dla nas nowa sytuacja, w związku z tym warto zakomunikować lektorowi, na przykład, a słuchaj, wiesz co, no to ostatnie zajęcie to mógłbyś na przykład robić to, albo nie wiem, czy można tak zrobić, czy to mnie tak byłoby lepiej, nie? Zawsze warto skonfrontować, on także powie nie, bo coś tam, albo powie tak, no świetny pomysł. Wydaje mi się, że ta komunikacja jest istotna między lektorem a kursantem. I warto po prostu zwracać na to uwagę, bo łatwo jest, nie wiem, tam sypnąć od razu,
zrezygnować albo nie wiem, gdzieś tam obsmarować kogoś, coś. Zawsze to jest najłatwiejsza opcja, a nie zawsze jest to jedyna opcja, nie? Przygotowuję pytanie od mojego wujka. Super, objaśnia pan, co pytuje, czy dobre jest nauczanie podczas słuchania w czasie snu, gdy mamy słuchawki super gadane. Ciekawe. Ciekawe pytanie. Też czytałem trochę na ten temat, nie ukrywam. No, powiem tak, jest bardzo dużo zwolenników, bardzo dużo przeciwników takiej metody. Mimo wszystko, Leszek, zaraz odpowiem na twoje pytanie. Mimo wszystko uważam, że do procesu jakby językowego potrzebna jest nam też pewnego rodzaju świadomość, tak? Bo nawet jeżeli nasz mózg, powiedzmy, przy takim uczeniu się podczas snu zapamięta te informacje, bo powiedzmy, że zapamięta te informacje, to my nie wiemy, czy my te informacje posiadamy, czy nie. To jest jakby pierwsza kwestia. Więc tu jest pierwszy jakby taki punkcik. Z drugiej strony to jest zawsze bierna, pasywna nauka, tak? Czyli słuchamy, ale już nie, w trakcie snu, chyba że ktoś ma taką umiejętność, już nie odpowiadamy na pytania, nie rozmawiamy, nie dyskutujemy, tak? A mimo wszystko z tej biernej pamięci do aktywnej zawsze powinien być taki proces, nie? Także w takie magiczne słuchawki na noc, które nas nauczą języka obcego, to ja chyba nie wierzę tak do końca. Jest takaś metoda, ale tak jak mówię, to jakby te dwa aspekty już z mojej perspektywy wykluczają jakby tę metodę, nie? Mimo wszystko, nawet jeżeli teraz mamy ograniczony jakby kontakt ze sobą, czyli mamy, nie wiem, albo się tylko słyszymy, albo właśnie przez Skype'a, to jest to kontakt zawsze jest to jakiś kontakt, nie? Jakaś reakcja. Czy ludzie wieszają pranie lub chodzą bez spodni w tle podczas zajęć? Słuchajcie, no to są, no, pracujemy wszyscy teraz w domach, tak? Wiadomo, że tak jak mówiłem, te rzeczy, które nas powinny nam nie przeszkadzać, możemy je zminimalizować, ale nie możemy też do końca wykluczyć, tak? No jeżeli ktoś przez przypadek wejdzie tam w ekran, no to zdarza się. Nie zdarzyło mi się, a w każdym razie rozwiewając już wszelkie wątpliwości, nie zdarzyło mi się, żeby ktoś wieszał na zajęciach pranie lub chodził bez spodni. Także nie. Z tym, że no było tam parę takich dźwięków dziwnych wydawanych, do których się nikt nie przyznawał, czy do kogo należały, no ale no wiadomo, takie są uroki zajęć. A o tym, idzie spać, to rano więcej umie, udowodnione. Jak ktoś się uczy wieczorem, a potem idzie spać, to rano więcej umie, udowodnione. Tak, ale to jest udowodnione, tylko że to jest zupełnie inna kwestia, no bo mówimy tutaj o procesie właśnie zapamiętywania, czyli w nocy mózg nam porządkuje wszystkie jakby procesy zapamiętane, przyswojone informacje i wtedy to jest taki naturalny ten segment zapominania, nie? Ta noc to jest właśnie ten etap zapominania dla mózgu, czyli to jest jakby naturalna już forma czyli naturalna forma tego przyswajania, wyciągania z tej pamięci. No bo wstajemy rano, mamy już przerwę, czy już jakby to jest nasza pierwsza powtórka. Także z tym się zgadzam, z tym jak najbardziej. Tylko chodziło o to takie bierne słuchanie w nocy w słuchawkach, nie? Nie o uczenie się wieczorem. Mówi się, że starsi mają większe problemy z takimi zajęciami. Czy widać na Twoich zajęciach, co z grupy wiekowej ma znaczenie? Słuchajcie, dla chcącego nic trudnego. Ja od razu mogę powiedzieć na samym wstępie, były przeprowadzone badania, że nie ma czegoś takiego jak głowa do języku. Także każdy z nas występuje z tego samego poziomu i pułapu, niezależnie od wieku i tak dalej. Więc to trzeba sobie wyjaśnić na samym wstępie. Nie ma czegoś takiego jak głowa od języków. Ktoś ma większy lub mniejszy talent do języków. Nie ma czegoś takiego. Występuje chyba jeden promil, bodajże, społeczności, która ma specyficzne umiejętności językowe i to ci właśnie mogą się uczyć po prostu szybciej. Wiadomo, jeżeli ktoś się uczy więcej języków, to pewne schematy, struktury się przechodzą i uzupełniają się, jest zawsze łatwiej. To jest raz, jeżeli ktoś ma pamięć dźwiękową, no to wiadomo, że szybciej złapie akcent. Są rzeczy, które pomagają, ale nie ma czegoś takiego, że nie wiem,
Mój mózg jest tutaj bardziej wyprofilowany na języki, dlatego łatwiej się uczę, a inni nie. To zależy też często od powtórek, od naszej ciężkiej pracy, mimo wszystko. Mam też starsze osoby u siebie w grupie, które też uczestniczą online. Teraz się niektórzy zapytają, kto jest starszy w grupie i się poobrażają. Mam nadzieję, że nie. Ale są starsze osoby, które radzą sobie. Na początku był jakiś tam, może rzeczywiście ten problem techniczny był na początku, ale go szybko rozwiązaliśmy i powiem wam, że jak się chce, to można. Także wiek nie jest ograniczeniem w żaden sposób. Zawsze można poprosić. Ja też zawsze informuję wszystkich, że jestem do dyspozycji. Nie jestem jakimś orłem, jeśli chodzi o sprawy techniczne, ale jeżeli trzeba, to zawsze pomogę. Coś wyjaśnię przed zajęciami i tak dalej, nie? Także można. Podczas snu następuje tak zwana konsolidacja pamięci. No, Szymon jest lekarzem, więc tutaj ma fachową wiedzę na ten temat. To działa tylko w momencie, gdy przyswoiliśmy nowe informacje. Podczas snu następuje tak zwana konsolidacja pamięci. Dokładnie tak. No właśnie, czy ludzie na początku byli sceptyczni, a teraz uważają, że lekcje online są OK po miesiącu? Leszek, trzeba było to sprawdzić. Ja proponuję nawet taką małą może ankietę zrobić, bo ciężko jest tak wywnioskować, bo nawet ktoś może mi powiedzieć, że a super, zajęcia prowadzisz, a potem zadzwoni do sekretarza i powie, słuchajcie, to online to jest w ogóle jakaś porażka. Także wiadomo, że trzeba na to też zwrócić uwagę. Ale chętnie poznałbym wyniki w ogóle takich badań. Myślę, że to jest dobry sposób, żeby taką ankietę przeprowadzić, bo w sumie mamy już pewien okres czasu, gdzie te zajęcia online się odbywały i możemy wyciągnąć z tego jakieś wnioski, żeby polepszyć jakość nauczania u nas. Także jak najbardziej. Tak. Okej, dobrze. Tak, no ale to wiadomo, jeszcze te osoby starsze, tak wracając, no to właśnie to są nastawienie. Nie ma, powiem wam tak, czy osoba starsza, czy osoba młodsza, nie ma znaczenia. Znaczenie ma, czy ktoś ma nastawienie do tego, czy nie. To jest jakby punkt wyjścia. Bo również zdarzają się też osoby, które, nie wiem, które nie są na tyle starsze, że na tyle stare, tak, że mogłyby. Też oporują na przykład. Takie życie. Także to jest walka z nastawieniami, a nie z wiekiem, bo tak jak mówię, rozwiązania można zawsze szybko znaleźć na każdy problem. Tylko trzeba znać ten problem, nie? Trzeba wiedzieć, że coś jest nie tak. Okej. Znaczy, tak tylko z moich jeszcze obserwacji a propos tego pytania Leszka. Czy ludzie na początku byli sceptyczni? Ja sam na początku byłem sceptyczny, więc myślę, że ludzie byli na początku sceptyczni. Tak, tylko poglądowo, jednoliniowo odpowiadając na to pytanie, nie? Bo no to jest nowość, a zawsze przed nowością, czy nowość, no internet nie jest nowością, ale lekcje online są na tyle nową formą dla niektórych, że boją się po prostu też, nie? Trochę. Warto sobie najpierw zdać sprawę z tego, co tak naprawdę nam przeszkadza w takich zajęciach, nie? Żebyśmy mogli znaleźć na to rozwiązanie. Wolałbyś teraz mieć więcej zajęć online czy tradycyjnie? Oczywiście, że online wolałbym mieć więcej zajęć, ponieważ siedzę sobie w domu i o godzinie 20 kończę tam 21 kończę zajęcia i moja praca polega na tym, że nie wiem, uzupełniam. Odkładam słuchawki i kończę, a nie muszę się gdzieś tam telepać jeszcze przez pół miasta do domu. Więc pod tym względem tak, zawsze jest też pod ręką komputer, tak? Więc jeżeli, nie wiem, coś trzeba na szybko sprawdzić, coś trzeba wysłać, pokazać zdjęcie, to nie muszę już, nie wiem, się wysilać na jakąś swoją kreatywność, tylko po prostu odpalam, udostępniam ekran, pokazuję i tyle. Więc dostępność też prezentacji. Zawsze to wiązało się z tym, że trzeba było przynieść komputer, nie wiem, zamienić się na salę, gdzie jest projektor i tak dalej. To jest oczywiście możliwe, ale z drugiej strony, no wiadomo, to są organizacyjne rzeczy. Tu trzeba było coś przenieść, tu trzeba było coś zrobić, tu kogoś zaangażować i tak dalej, zanim się odpali, zanim się zrobi to zawsze mijają jakieś minuty, cenne minuty, a tak tutaj po prostu udostępniam ekran i jest wszystko w porządku, więc pod tym względem to też ogromny plus, nie? Także w pracy. Jako lektorowi jest łatwiej. Ale to nie znaczy, że jak wrócimy oczywiście do tradycyjnych metod nauczania, że zrezygnuję z nich, tak? Także jakby proszę.
Proszę nie bać, o tak. Ale stricte takiego ludzkiego podejścia to jest wygodniej. Także zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja. Dużo się pytań pojawiło. Widzę. Ja bardzo właśnie poznałbym wasze w ogóle zdanie i opinie. Widzę, że jest też parę osób tutaj na miejscu, więc możecie też pisać, czy wam pasują te zajęcia, czy nie, co byście chcieli zmienić. To też jest właśnie po to też jest zorganizowany ten czat, żeby dla nas to był jakiś feedback jako szkoły. Na co na początku narzekali uczniowie? Na co narzekaliście? Wiem, że jesteście. Powiedzcie, na co narzekaliście. Myślę, że znaczy nie dotarły do mnie w sumie jakieś takie narzekania, szczerze powiedziawszy. Na jakość czasami połączenia. To jedyne jest problem, nie? Czasami, że coś tam jednak tam te łącza przerywają. Więc myślę, że to był jedyny problem, ale to też często nie jest zależne tak naprawdę od nas samych, nie? Także to. Warto byłoby może pomyśleć nad jakąś taką teraz opcją lepszego może połączenia po prostu na innej platformie, bo Skype rzeczywiście dobrze sprawdza, jak jest mniej osób, nie? W ten sposób. Także tak to wygląda. Jak widać, nie narzekali na nic, bo nikt nic nie pisze. Także tak można to podsumować krótko. Słuchajcie, jeżeli nie ma już więcej pytań, to z mojej strony jest wszystko. Więc ja powoli bym się zbliżał do końca. Słuchajcie, macie powiedzmy jeszcze tam 5 minut na zadanie jakichś pytań i wtedy byśmy kończyli. Także ja zrobię małe podsumowanie. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to właśnie proszę zadawać. Najwyżej przedłużymy. I tyle, nie? Jeszcze tutaj Szymon napisał, że zajęcia w sumie dużo nie różnią się od tych normalnych, jeśli chodzi o prowadzenie czy materiał. Natomiast w sali łatwiej się skupić na tym, co omawiamy. No właśnie, to jest to skupienie, o którym mówiłem, czyli mamy te rozpraszacze, tak zwane, nie? Czasami w domu jest łatwiej, w swoich własnych czterech ścianach, bo jakby czujemy się tam pewniej i mamy bardziej sprzyjające warunki do przyswajania wiedzy. A z drugiej strony jesteśmy też, jakby nasz mózg jest już tak nauczony, że jakby przyswaja wiedzę tylko w pewnych miejscach i to jest na przykład sala lekcyjna, więc warto to zmienić. Na przykład, nie wiem, nie, często może z pozycji leżącej na siedzącą, gdzieś tam sobie zrobić porządek na biurku, uporządkować. Może też rozwiesić, nie wiem, teraz na szybko przyszło rozwiesić sobie zdjęcia sali wokół i porozwieszać na ścianach, żeby mieć takie warunki po prostu przybliżone do tradycyjnych, nie? W ten sposób. No, trzeba walczyć z tą uwagą w takim razie, nie? Szymon, w tym momencie. Czym obecne lekcje różnią się od tych miesiąc temu? Lekcje jako lekcje przeprowadzane, znaczy forma lekcji w ogóle się nie różni tak naprawdę, czyli mamy podręcznik, są pytania, są odpowiedzi, jest część gramatyczna, są dyktanda, trochę mniej czytamy. Teraz zauważyłem, że przez online, ale to muszę też nad tym popracować albo coś takiego po prostu wymyślić ciekawszego na to, z tym, że fototapety, Tomek pisze. Tak, to jest dobry pomysł. Także Leszek, możesz robić zdjęcia i będziemy sprzedawać fototapety. Czym obecne lekcje jeszcze się różnią od tych miesięcy temu?
No to właśnie struktura zajęć wygląda tak samo. Znaczy dla mnie różnią się tylko tym, że bardziej trzeba walczyć o tą uwagę słuchacza, nie? Czy jakieś zajęcia da się prowadzić dla dużych grup, czy najlepiej tak indywidualnie? Znaczy, to jest w ogóle kwestia, co jakby też odmienna, no. Zajęcia indywidualne mają swoje zalety, zajęcia grupowe mają też swoje zalety. Mimo wszystko w grupie się człowiek też lepiej uczy, ponieważ, no mówię, pouczy się słuchając też innych jednocześnie. Jakby tutaj o aspekcie społecznym jest ciężko mówić, bo jesteśmy online, ale też zdarzają się przecież cięte riposty na przykład i tak dalej, jak ktoś jak się grupy dobrze znają i tak dalej. Że ten aspekt społeczny też zachodzi, pomimo że to jest przestrzeń totalnie wirtualna. Także myślę, że da się prowadzić takie zajęcia indywidualnie i grupowo, nie ma problemu. Też nasze grupy, trzeba to też zauważyć, że grupy w naszej szkole nie są olbrzymie. To nie jest powiedzmy klasa 15 osób czy klasa 30 osób i wiecie, i tam trzeba czekać pół godziny na swoją kolejkę, tak? To są grupy, które mają maksymalnie 7 osób, więc to spokojnie można w takich warunkach online przeprowadzić. Także da się prowadzić i dla dużych grup, i dla indywidualnych, dla których lepiej. To jest kwestia już indywidualna, tak naprawdę kto co woli, czy woli zajęcia indywidualne, czy zajęcia grupowe. Dla mnie jako lektora nie ma żadnej różnicy, jeśli prowadzisz zajęcia indywidualne, a grupowe, więc dla mnie to jest kompletnie bez znaczenia. Dla osób, które się uczą, to rozumiem niektóre jakby głosy, dlaczego wybierają indywidualne zajęcia. Ja uważam, że zajęcia grupowe też są ok, że też mają wiele zalet, pomimo że nie wiem, nie mówimy cały czas tak jak na zajęciach indywidualnych, to mimo wszystko uczymy się też w inny sposób. Tak, by the way. Zajęcia online mają swoje plusy, jednak w sali łatwiej się wyłapać będą. Aha, ok, dobra. No i zajęcia online brakuje dobrej kawy z ekspresu. Słuchajcie, no ktoś w końcu docenił naszą kawę z ekspresu, także się bardzo cieszę, Damian. Jeśli chodzi o wymowę, rozumiem o co chodzi. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o zajęcia w ogóle, że będziemy sobie robić może takie bloki z wymową. Mówię tutaj o tych początkowych jakby grupach, że będę się nagrywał, w sensie będę nagrywał pewne słówka, które się pojawiły. Zresztą macie nagrania do książek, także też możecie sobie te nagrania odsłuchać. Wiem, że tam niektórzy mówią, że te nagrania troszeczkę, tam jest troszeczkę inna wymowa, jeśli chodzi o ich i je. Mówię tutaj o języku niemieckim oczywiście, ale możemy też tak zrobić, nie? Że pewne rzeczy po prostu będę wam nagrywać oddzielnie, żebyście mieli taki pełen posłuch, nie? Żebyście mogli sobie to lepiej przetworzyć, nie? To myślę, że to jest rozwiązanie. Także wymowa, to tak przekształca, tylko no bo to są też początkowe jakby zajęcia, gdzie ta wymowa jest istotna. Znaczy, wymowa jest zawsze istotna, ale gdzie się buduje tą bazę, gdzie się przekształca też aparat mowy trochę. Rozumiem, o co chodzi, Damian. Także będziemy pracować nad tym, żeby tą wymowę, żeby coś zrobić, żeby było dobrze, nie? Na kawę niestety nic nie mogę poradzić. Ewentualnie trzeba sobie no w jakiś inny sposób w tym momencie jakieś inne rozwiązanie znaleźć. Lekcję online można nagrać, co sobie odtwarzać, tak, dokładnie tak, nie? Także to jest, uważam, że to jest niewiarygodne, no bo nawet później możecie sobie te lekcje powtarzać, nie tylko robić sobie już samo odsłuchanie zajęć może być powtórką dla was, tak? Także super. Również tablice edukacyjne, jak coś ma rozproszyć, to język obcy. Klaudia, bardzo dobre spostrzeżenie, uważam, że tak. Tak. Znaczy, tak się tutaj troszeczkę śmiejemy z tymi fotozapytami, z tymi tablicami, z tablicami edukacyjnymi, trochę tak tutaj to jest pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście przygotowanie swojej przestrzeni do nauki ma znaczenie. To jest istotne, żeby nam się też pracowało i uczyło w takich
warunkach przyjemnych dla oka. Nie za przyjemnych, żeby z kolei nie rozpraszało, ale warto też o tym pomyśleć, nie? Co mnie na przykład, warto sobie zadać pytanie, co mnie rozprasza na takich zajęciach? Czy mnie rozprasza to, że inni mówią? No to słuchajcie, jeżeli rozprasza was, że inni mówią, no to spróbujcie się wsłuchać, spróbujcie wyłapać, nie wiem, błędy, spróbujcie wymawiać różnice w wymowie, nie? W tym kontekście spróbujcie to jakoś wykorzystać na swój plus. Albo jeżeli nie mówią błędów, to przecież nie zawsze wszyscy robią błędy, jeżeli nawet ktoś mówi bezbłędnie, to właśnie podłapać, aha, on to tak powiedział, a on użył takie konstrukcje, aha, to też można, czyli w ten sposób. Czyli słuchamy kogoś, jeżeli nie wiem, przeszkadza mi to, bo się nie mogę skupić, bo cały czas patrzę na telefon, no to odłóż ten telefon na chwilę, na godzinę, włącz sobie tryb samolotowy, nie wiem, w tym kontekście. Jeżeli nie wiem, przeszkadza mi to, że się nie mogę skupić, to nie wiem, to osoby, które się nie mogą skupić, no może niech mi napiszą wiadomości, to będę, wiecie, taki budził je co chwilę. Staram się oczywiście zachować też tą formę zajęć, że pytam, oczywiście nie mogę wskazać ręką, nie mogę, ale staram się zapisywać sobie teraz, już mam taką metodę, że zapisuję sobie imiona i zaznaczam, kto był pytany, żeby to szczególnie w dużych grupach, żeby ta losowość była zachowana, to zaskoczenie mimo wszystko, nie? Słuchawki na online pomagają zawsze. Tak, słuchawki na online pomagają zawsze. To oczywiście się z tym zgadza. Są, nie mówię, bo zdarzają się grupy, gdzie mam taką grupę, że tam praktycznie nikt nie jedzie na słuchawkach i powiem, jakość jest idealna i doskonała. Ale rzeczywiście słuchawki pomagają przed efektem stereo, nie? Czyli żeby nie słyszeć, czy ja siebie nie słyszę w słuchawce, czy ja siebie nie słyszę w słuchawce i wy siebie też nie słyszycie wtedy w słuchawkach. Także to jest. Teraz zestawy te słuchawkowe są też dołączane do każdego smartfonu, więc to nie jest jakby produkt jakiś taki trudno dostępny, nie? Jak ktoś tam myśli w dłuższej perspektywie na tym, to warto, zwykłe słuchawki wystarczą. Nie muszą być jakieś specjalistyczne. Zresztą robiłem takie doświadczenie, to w sumie, Szymon, to ty, wy możecie powiedzieć, podłączyłem mikrofon zewnętrzny do komputera i taki tam profesjonalny i robiłem wam dyktando i właśnie nie wiem, czy była jakaś istotna różnica przy użyciu tego mikrofonu, czy nie, bo ja jak próbowałem, to dla mnie różnica była bardzo, bardzo nikła, więc, ale jeżeli będzie, to wrócę do tego mikrofonu. Tak, także rozwiesić tablice edukacyjne. To się zawsze przyda. A najlepiej też można jakieś swoje notatki, tak? Bo trzeba też powiedzieć, że tutaj bardzo mało czasu poświęciłem i zresztą także jakby online nie można tego za bardzo sprawdzać. Pisanie, nie? Bo my. Aha, ja mam sobie słuchawki, więc mi trudno powiedzieć. Okej. No tak, no. Niestety. Też trzeba zwrócić uwagę na to. Już rozumiem, że zaraz będziemy kończyć, ale jeszcze tak ostatnim słowem. Trzeba też zwrócić uwagę na to, na pisanie, nie? Także pisanie też często jest pomijane, jakby to pisanie w nauce języka obcego, tym bardziej w komunikacyjnej, bo się nastawiamy na mówienie. I to jest okej, no bo jakby podejrzewam, że większość z Was, przynajmniej na język niemiecki, przychodzi w pewnym konkretnym celu, o którym może nie powiem na głos. Więc to jest ok, ale pisanie też jest jakby ćwiczenie mózgu i to też nam, także nie lekceważcie sobie tej funkcji pisania, trochę ją tak zawsze traktujemy gdzieś tam na uboczu, ale pamiętajcie też, żeby pisać, przepisywać zajęcia albo nie wiem, jakieś tutaj, czasami też staram się jakieś ekstra do was wysyłać rzeczy, także ten. Słuchajcie, podsumowując, czy można nauczyć się języka obcego online? Oczywiście, że można, wszystko zależy od was, przede wszystkim od waszego nastawienia, bo ono jest najważniejsze. Także to jest punkt pierwszy. Warunki techniczne, czyli postarajcie się zapewnić sobie maksimum komfortu na tyle, na ile możecie. Także mówię tutaj o sprzęcie, ale też mówię o zniwelowaniu wszystkich tych rzeczy, które dzieją się wokół, tak? Telefony komórkowe, żona wołająca na obiad i tak dalej. To w ten sposób, także żebyśmy się skoncentrowali i tylko sfokusowali na zajęciach. To jest raz.
Dwa, pamiętajcie o powtórkach, bo powtórki są niebywale istotne i to jest najlepsza metoda nauczania, uczenia się języka obcego. Także powtarzanie, powtarzanie, powtarzanie. Powtarzaniem oczywiście z głową, a nie tylko jakieś tam klepanie, bo to nagłe. Oczywiście, jak będziemy klepać, też się nauczymy, ale co nam zwiększy intensywność, zwiększy nam tą percepcję. Pamiętajcie, że rozmawianie ze szmerami i tak dalej, znaczy nie mówię o tnącym się co drugie słowo zdaniu, tak? Albo jakimś takim, wiecie, dziwnych dźwiękach. No to jest jakby abstrakcja, ale czasami przerwane, jakby nie przerwane, niedoskonała jakość połączenia jest na waszą korzyść, bo wy specjalizujecie się już w rozumieniu nawet kontekstowym, tak? No bo nie wszystko zawsze można zrozumieć, czasami trzeba coś zrozumieć z kontekstu i to jest właśnie idealne ćwiczenie. Także pamiętajcie, że taki gwar na nagraniach, szum to też jest naturalna sytuacja. Bądźcie perfekcyjni, ale nie zbyt perfekcyjni, także nie bójcie się błędów, bo bardzo ważną rzeczą też jest bariera językowa, o której tutaj już nic nie wspominałem dzisiaj, ale jeżeli za bardzo boimy się błędów, za bardzo boimy się odzywać, to wytwarza się w nas taka bariera językowa, którą później jest ciężko się pozbyć, której ciężko jest się pozbyć. O tak, już mi się język włącza. No więc dbajcie o to, żeby tej bariery nie było. Zwróćcie uwagę, że ja, która mogę mówić o na przykładzie uczę języka niemieckiego, więc mogę tylko powiedzieć na przykładzie mojej broszki, obszaru działań. Nosiciele języka też robią błędy. Zwróćcie uwagę, jak my mówimy, też robimy wiele błędów, więc to nie jest tak, że świat jest pozbawiony błędów językowych. Ja jako lektor mam obowiązek was poprawiać i poprawiam was. Robię to też często z jakimś takim humorem czy żartem, bo wiem, że jak częste poprawianie błędów czy coś takiego, to też czasami nas, wiecie, dystansuje, a my chcemy, żeby na zajęciach było jak, tak wiecie, atmosfera przyjazna do nauczania, czyli żeby nie było jakby za luźno, ale też nie może być tak strasznie, wiecie, na spięciu. Także to jest to. Komunikujcie się ze swoimi lektorami. Także jeżeli czegoś potrzebujecie, jeżeli coś wam nie pasuje, to mówcie. To zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie. Ja wychodzę z takiego założenia. Z tego co wiem, to wszyscy lektorzy są bardzo otwarci na dialog. Walczcie z prokrastynacją, także odwlekanie na później, podzielcie sobie coś na mniejsze cele, na mniejsze jakby jednostki, wyznaczcie sobie cel, do którego będziecie mogli dążyć, żeby on nie był jakiś górnolotny, tak? W ten sposób. To jest to. Pamiętajcie o powtórzeniach, to już mówiłem. No i co? Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam samych sukcesów językowych. Z częścią widzę się oczywiście na zajęciach. Bardzo dziękuję też Klaudii za i Leszkowi za zorganizowanie tego czatu i za w ogóle za pomysł. Także bardzo wam dziękuję, bo mogłem przekazać się wam, mogłem podzielić się swoją wiedzą z innymi. Ja też bardzo wiele wyniosłem z tego, także to było obustronne. Także bardzo dziękuję. Słuchajcie, na tę chwilę kończę, bo widzę, że już pytań już nie ma. Leszek napisał, że super, więc ten feedback mi bardzo wystarczy. Także to jest wszystko na dzisiaj. Zapraszam też na live z Leszkiem. On będzie mówił z kolei, jak nie uczyć się języka, czy jakich błędów nie popełniać, i jak właśnie do tego podchodzić stricte metodycznie. Także też bardzo polecam jego blog. Słuchajcie, jeżeli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania albo potrzeby właśnie tego typu zajęć albo aktywności, to też zapraszam do kontaktu z sekretariatem. Będziemy coś dla was móżdżyć i jesteśmy też po to, żeby was edukować. Jeszcze tylko na sam koniec, już się rozłączam, jedną taką opcję. Pamiętajcie, że język to nie jest tylko gramatyka, to nie jest tylko leksyka, ale to jest też kultura, to jest też otaczająca nas rzeczywistość, to jest wszystko, co się dzieje wokół. Także mamy teraz możliwości bombardowania wiedzą, więc bombardujmy się tą wiedzą. Oglądajcie filmy, jak chcecie, czytajcie książki i tak dalej, interesujcie się. Ja czasami też przemycam jakieś ciekawostki językowe na zajęcia, bo to jest też istotne, żeby się orientować, nie? Żeby nie tylko odpowiedzieć na zdanie,
odpowiedź na pytanie, ale też, żeby po prostu siedzieć w tym, żeby być, chociaż po części to się nazywa, to jest w ogóle zjawisko imersji, czyli zanurzenia w języku, nie? Zanurzenia w ogóle w jakimkolwiek zjawisku, ale to już wykorzystywane jest w językoznawstwie. Okej, dobra, to wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Życzę Wam miłego weekendu. Widzimy się, słyszymy na zajęciach. Mam nadzieję, że niektóre osoby udało mi się może przekonać do zajęć online. Jeśli nie, no to możemy się połączyć za tydzień i będę Was dalej przekonywać. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Na razie. Cześć.